Jezioro Pławniowickie, środek wakacji, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Deska wybrana, w takim razie plecak na plecach, można iść na plażę i czas na pierwszy trening. Dzień dobry, trenerzy! Przyszła superko! No, od razu muszę was zapytać, bo w tych spodenkach to chyba nie powinnam pływać. No, przydałoby się jednak dżinsy zamienić na coś na pewno mniej krępującego ruchy. Coś bezpieczniejszego. W dżinsach raczej nie pływamy. Okej, obiecuję poprawę. Państwo pamiętacie spodenki, najlepiej takie szybko schnące, bo rozumiem, że na początku nauki można nieźle wpaść. Zdecydowanie tak. Chodzi o to, żeby w razie czego można było szybko się przebrać, rozebrać i nie marznąć po prostu. Dobra, słuchajcie, deska w plecaku, czyli trzeba ją napompować. Tak jest. Każdy zestaw supowy, składa się z pompki, która nam jest potrzebna do tego, aby napełnić naszą dechę, wiosła, ukrytego tutaj gdzieś fina, który zaraz... Fin to statecznik. O, właśnie nam tutaj się pojawił. Czyli taki płetwa rekina inaczej. Tak naprawdę stabilizować deskę w prowadzeniu jej. W sensie tak naprawdę to jest nasza kierownica. Można tak w skrócie powiedzieć. Dokładnie. I te finy dzielimy też na właśnie finy takie podstawowe. Kiedy idziemy na rzekę, używamy finów rzecznych. Kiedy się ścigamy, w zależności od warunków, dobieramy taką wielkość fina, żeby jak najlepiej czuć się na desce. To co, rozkładamy, pompujemy. Zwykle pompowanie deski trwa ile? Tak ręcznie to jest około 7 minut. Okej, no to czas start. Ale czekaj. Ty mikrofon mi dajesz i ty pompujesz. Gdzie wkładamy, co i jak? Zacznijmy od podstawowych zasad, czyli bardzo ważnej, żeby tutaj zawsze był odbity ten... Wentyl, nazwijmy go wentyl, jinx i tak dalej, bo jeżeli napompujemy deskę, nacharujemy się i ten wentyl będzie wciśnięty, to usłyszymy takie głośne psss, co niestety oznacza, że będziemy musieli powtórzyć pompowanie. Żaden super tego nie lubi, a każdemu się chociaż raz na pewno zdarzyło. Czyli sprawdzamy wentyl, jest okej. Sprawdzamy wentyl. Sprawdzamy też, na desce zawsze jest napisane do ilu PSI, bo jakby tutaj taką nomenklaturą się wśród superów poruszamy, możemy deskę pompować. Tutaj mamy deskę, którą pompujemy do 15 PSI, jest to taki optymalny, optymalnie wtedy deska jest napompowana, nie więcej, nie mniej, tutaj akurat 15 PSI, odpowiednik jednego bara. Wkładamy. O, okej, okay. Tak? Tak jest. Proszę Państwa, część najważniejsza. Proszę. Czyli staję tu i pompuję, tak? Tak jest. Co jeszcze ważne, w desce mamy tutaj wskaźnik, który pokazuje nam, kiedy deska będzie napompowana. I uwaga, nawet samo pompowanie ma swoją technikę. Ty używasz tej techniki na razie, która po pewnym czasie bicepsy może nadwyrężyć bardzo, więc pozwól, że na chwilę ci pokażę. Pokaż. Profesjonalista możemy przejmuje pompkę. Właśnie samą siłą rąk, ale kiedy już deska będzie po części napompowana, warto też do tego dodać nogi i tak naprawdę na sztywnych rękach jesteśmy w stanie spokojnie sobie pompować, nie męcząc się tak bardzo. Czyli rozgrzewka. Rozgrzewka pełną gębą, część rozgrzewki. Ale ja już przejmuję mikrofonik, proszę bardzo, szorujesz z tym. Czyli co, nie, proste? Troszkę popracuj kolanami, tak jest. Na desce też pracujemy nogami, nie stoimy nigdy na desce na sztywnych nogach, bo wtedy tracimy ten balans, więc tutaj już mamy i rozgrzewkę, i pierwsze zasady supowania. Pompowanie niby prosta rzecz, a proszę, ile przy tym mamy radości.